myślę, że możemy być wobec siebie jak najbardziej krytyczni dzisiaj, bo nie pokazaliśmy naszej najlepszej siatkówki. Dla mnie ten mecz, ja bym podzielił go na dwie kategorie. Na rzeczywiście elementy siatkarskie, czyli czysta siatkówka, mówimy rzeczywiście o meczu, o tym, co się działo na boisku, na siatce. I druga kategoria to jest głowa. I tego u nas nie było dzisiaj. My w ten mecz od razu źle weszliśmy. Byliśmy nerwowi, przestraszeni. Nie mieliśmy w sobie takiej agresji, tylko lęk. I ten lęk nas sparaliżował kompletnie. Pierwsze akcje spotkania przyjmowaliśmy okej, dokładnie i dokładnie, ale te piłki, które mieliśmy przyjęte do siatki, mijaliśmy się. Nasz rozgrywający dwa razy się minął ze środkowym. Za chwilę musieliśmy przebijać freebola po podobnej piłce. To nie są błędy wynikające z techniki, czy z intencji, z jakiegoś zagrania, tylko i wyłącznie z nerwów. No i byliśmy bardzo nerwowi, nie wiem, zabrakło nam tego luzu, głowy, przede wszystkim głowy. Tak jak mówię, pojawił się lęk i nie było agresji, tylko lęk. I ten lęk nas, można powiedzieć, sparaliżował. Później w drugim secie, kiedy rzeczywiście dokonaliśmy zmian, ta gra zaczęła się kleić i wtedy zaczęliśmy mówić o siatkówce, o jakiejkolwiek taktyce, o jakichkolwiek wyborach na siatce, o jakiejkolwiek taktyce bloku, przemieszczania się, bo tak naprawdę bardzo ciężko nam było do tego meczu wrócić. Kiedy już wróciliśmy, czekaliśmy nas tylko kilkoma piłkami. Z taką grą jak dzisiaj to cud w ogóle, że tutaj chyba doszliśmy, chociaż tak jak mówię, no mecz z Częstochową mógł się jeszcze w miarę podobać, no ale z takim nastawieniem jak dzisiaj, jak mówię, no zagraliśmy jakby bez charakteru, po dwóch, trzech punktach więcej ze strony Jastrzębia kompletnie siadaliśmy, nie wiem dlaczego, z czym to było spowodowane, bo tak jak mówię, przeciwnik gra dobrze, ale to nie znaczy, że trzeba głowy na dół i dać się bić po prostu, bo dzisiaj Jastrzębie nas biło, a my na to pozwalaliśmy i nic się przez te trzy sety praktycznie nie zmieniło, może oprócz tego końcówki drugiego seta, tak, to mecz był jednostronny i mogę tylko przeprosić wszystkich za tak słaby występ. No tak, kolejna ciężka rywalizacja z Resowią, bo pierwsza w Lidze Mistrzów wygrana przez nas. W Lidze również żeśmy zdobyli punkty na Resowi. No i dzisiaj bardzo ważne półfinałowe spotkanie wygrane. No byliśmy zespołem widać to po przebiegu całego meczu, ale również poszczególnych setów, także tworzymy kolektyw, wspaniała atmosfera, dobra gra, każda akcja jest wypracowana na treningu i to jest ta recepta na nasz sukces. Mam nadzieję, że jeszcze półtora miesiąca w takiej dyspozycji bylibyśmy bardzo zadowoleni. Znaczy to, że Jastrzębie wygrał dobrze, no to brawo dla nich, ale my musimy, tak jak mówię, no musimy walczyć i szarpać każde piłki, jeżeli nam nie idzie, bo nikt nam tutaj za darmo nic nie da. A Jastrzębie już pokonało nas dzisiaj 4 czy 5 razy, a nie było widać, jakby nam zależało dzisiaj na rewanżu i na tym, żeby ich wreszcie pokonać. Także bardzo, bardzo mi przykro z tego powodu i cóż, no zostaje nam walka tylko o Mistrzostwo Polski. Nasz blok, który był dziurawy, który był obijany ze wszystkich stron i tutaj też zabrakło nawet koncentracji, tak jak mówię, przygotowania mentalnego, jakiegoś myślenia na boisku, bo my możemy mówić o tym bardzo długo, żeby na przykład do Kubiaka skakać tylko nadgarstki z tych wysokich piłek, nie więcej, bo nie potrzeba więcej. Kiedy skoczymy łokcie, to nas będzie obijał, a my cały czas skakaliśmy te łokcie i nawet jeszcze już w tym trzecim secie, kiedy przegrywaliśmy bardzo wysoko, nadal skakaliśmy bardzo wysoko i dostawaliśmy cały raz piłki gdzieś tam po łokciach czy po przedramionach. I nie wiem, no przed meczem oglądaliśmy na wideo, to pokazywaliśmy, że wszystkie kontrataki, jak jest Kubiak w szóstej strefie, w piątej strefie, będzie dostawał piłki wystawione dołem, wystawione przez libero, wystawione przez środkowy, nawet wystawione, okej, z 3 metrów szybko na lewe. Wiedzieliśmy o tym i mieliśmy swoją uwagę skupiać na nim, natomiast nie skakać, broń Boże, tak wysoko, jak skakaliśmy. Ale no, widać, że być może emocje i nerwy wzięły górę i nie wytrzymaliśmy ciśnienia, dla mnie przede wszystkim mentalnie, co przełożyło się potem na naszą słabą, fatalną grę. No i skończyło się tak, jak się skończyło. I myślę, że jest to dla nas duża porażka i na pewno będziemy o tym myśleć w najbliższych dniach i to rozpatrywać.